Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Hobbita, to jest Medieval 2 Total War na modyfikacji Third Age submodem Divine and Conquer, gramy jako Isengard i przed nami bitwa, to jest od razu wczytałem tą bitwę, znaczy tą mapę, z tymi buntownikami, tam jest osada do zdobycia, jeżeli wygramy sensownie to od razu mamy jedną osadę do przodu, a musimy robić ekspansję, bo mamy ogromne problemy finansowe, z jednego miasta Rohanu nie podbijemy samym Isengardem, to nie jest film, to nie jest bajka, będzie naprawdę ciężko to ogarnąć. Przemijałce w górze i soczystym komentarzu, bo cały czas jesteśmy na tropie hobbitów. Mam nadzieję, że mi pomożecie znaleźć tych małych niziołków. Może gdzieś tutaj w tej armii się czają. Jaki był plan? Na początku chciałem, bo to są dwie oddzielne armie, tak? Jedna armia stała w mieście, druga armia stała obok miasta, więc tak zaatakowaliśmy tą armię obok miasta. I najpierw chciałem rozgromić tą armię obok miasta, zanim oni się połączą. Jednak problem jest taki, że oni, kuźwa, ich je cholerna mać, dostali tak dobre pozycje obronne, oni się gdzieś tutaj zrespią, o tutaj będą stać, jak się włączymy bitwę, że zanim do nich podbieg, jeszcze po tym wzgórzu, to nie dość, żeby nas zmasakrowali, to jeszcze by się, to i tak by się połączyli, więc ja po prostu przyjąłem pozycję ofensywną, mam nadzieję, że to oni do mnie przyjdą, zaczynamy. Oni w ogóle gdzieś tam, o kurty, oni w ogóle w rogu mapy się ustawi, no to nie było w ogóle szans do nich dobiec, tak? Pewnie oni czekają, aż przyjdą po sił... i posiłki nie zdążyły. Co on, czy on się wycofuje z bitwy, czy nie? Nie, on się nie może wycofać. Czy on stoi w rogu ma... Nie, on idzie do mnie, tak? Ty idziesz do mnie, towarzyszu? Ty uciekasz. Czekajcie, gdzie ja jestem? Ja jestem tam w dole i ty ode mnie... Kurde, jak on tutaj będzie stać na wzgórzu? No nic, on chyba będzie tutaj kampić, więc tak czy siak musimy do niego podejść. A to w sumie, kurwa, bitwa w lesie. Wiecie, czego najbardziej nie lubię w Total Warach? Znaczy w tym mediwalu, jak są bitwy w lesie, bo kuźwa mać nic nie widać, nic nie będziemy widzieć. Ja nie mam żadnej kawalerii, żeby ich stąd wyciągnąć. No dobra, tak czy siak, chociaż kurde, że ja ich rozgromię zanim przyjdzie ta druga armia. Tak ładnie się ustawiłem, tu mieliśmy trzymać środek, a tu mieliśmy flankować, a z tyłu łucznicy. No ale kurde, nic z tego nie wyjdzie, bo oni kampią w lesie. No dobra, to co, widzimy się za chwilę, jak ja do nich podejdę i wyciągnę z tych lasów dzikich ostępów. Dobra, witam was z powrotem. Problem jest z tym, że te gidy tam kampią i nie chcą, nie mają do nas żadnego zamiaru przyjść. Wysłałem łuczników ich, żeby ich wyciągnąć tą polankę. Niestety to się nie udało, więc co, po prostu biegniemy tam do lasu, zrobimy im drugą rzeź, kurwa, w chlebowym jarze i wyjaśnimy ich na szybkości, bo oni tutaj kampią. Odstrzałem do niej tylko łucznikami. Te jednostki tutaj są skryte w tych chaszczach, buszczach, liściach sosnowskiego. Mamy jeden oddział kawalerii, mamy dwa oddziały łuczników, tych najemnych goblinów, więc powinniśmy sobie poradzić. Na razie ostrzał tych naszych łuczników poszedł na tą kawalerię, żeby ją troszeczkę zmiękczyć, bo do tych łuczników nie opłaca się strzelać. Jak podbiegniemy troszeczkę bliżej piechotą, powinniśmy zobaczyć zaraz jego jednostki piechoty. O, właśnie, one się już tutaj pojawiają. Chyba będzie nas atakować, bo ja już podbiegam piechotą. Jeśli nas będą raszować, to ja cofnę łuczników oczywiście. Oni nas raszują. Czekajcie, jeżeli oni nas raszują, to ja im chyba pozwolę wyjść z tego lasu, żebyśmy coś widzieli, bo nie jest problem w tym, że kurde będzie ciężko nam wygrać czy coś, tylko będzie problem w tym, że wy nic nie będziecie widzieć. O to mi się głównie rozchodzi, tak? O to mi się głównie rozchodzi. Weźcie tutaj i zróbcie sensowną linię na szybkości. Was na razie cofniemy, bo oni chyba wyjdą z tego lasu. Ja chcę, żeby oni wyszli z tego lasu, jak Polacy pod Grunwaldem. Wysyłam im dwa nagie miecze, żeby ruszyli dupę, bo kampią i wy nic nie zobaczycie z pola bitwy. Tak samo krzyżacy nagrywali pewnie na YouTube i chcieli, żeby to jakoś ładnie wyglądało, tak? Dlatego pośpieszali Polaków, bo im już, kurde, zmuła totalnie, już chcieli kebabiniego atakować. Tak to wyglądało, tak to sobie wyobrażam. Biegną już na nas definitywnie? Tak, no to łuczników od razu cofniemy za piechotę. Go. Łucznicy od razu za piechotę. Wy tu możecie leciutko domykać naprzód, panowie. W sumie do ataku Gandalfa, znaczy Sarumana też poślemy do ataku, generałów tym bardziej do przodu. Wy mówiliście, że oni tutaj mają, jest taka mechanika, że oni nie giną, dopóki nie zginie większość oddziału. Więc mam nadzieję, że to tak będzie działać, bo trochę przypadł by nam na początku Saruman padł. By było mega przykre. Weźcie ich skontrujcie. Tu jest kawaleria, wbiegnijcie w tą kawalerię i ci łucznicy od razu też na kawalerię. Ty biegniesz tutaj do przodu, tu są ich strzelcy. Doskonale. Ty im pomożesz, ty będziesz zakręcał i te trzy oddziały również będą zakręcać. Szkoda wielka jest taka, że niestety ten drugi oddział, znaczy ta druga armia z miasta nie weszła do bitwy, ponieważ przez to będziemy musieli tak czy siak oblegać tą osadę. Ja nie będę szturmować żadnej osady, nie ma bata. Znaczy nie taką bezsensowną. Wy sobie możecie pomóc tutaj. Ostrzał poleciał tu, gdzie jest ich najwięcej, żeby ich masakrować. Tu wbiegają kolejni orkowie. Tam chyba 5 tur. Dobra, poczekajmy 5 tur. Problem jest taki, że jak nas, nie wiem czy Rohan nas może zaatakować, ale im dłużej będziemy czekać, tym większy będziemy mieli problemy finansowe, tak? Bo my chyba tracimy 1000 na turę. To jest mega dużo. Saruman ma tutaj jakąś zdolność, to jest Voice Sarumana. Nie wiem, co ona robi.
ale się wydarł na nich sensownie. Dobra, naprzód panowie, szturmować. Anguard, towarzysze, naprzód. Łucznicy cały czas tutaj strzelają, czy może w tą, może tu postrzelajcie, w tych ich łuczników. Dobra, czy wszyscy walczą? Tak, wszyscy walczą. Poszlijcie tych do przodu, a, aha, wy ich masakrujecie tymi. To jest nasza najbardziej elitarna jednostka na razie, Rukhai, bo to wszystko to są orkowi łupieżcy. Czy my się tu przebiliśmy? Tak, my się tutaj przebiliśmy. Okej, wrog... Kurde, jedzenie przyjechał, zaraz lecę. Okej, już jestem, przepraszam was za ten malutki przeskok. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale ci pracownicy Ubera, tego co żarcie wozi, to w większości to są cudzoziemcy. Nie wiem, czy Uber ma jakieś tam... Bo są te firmy, co specjalizują się w tym, żeby zatrudniać obcokrajowców, nie wiem, tam jakichś Ukraińców, Azjatów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Uber, w sensie ten Uber od żarcia, ma jakieś umowy z nimi czy coś, bo ja w życiu jeszcze nie widziałem Polaka, który by żarcie rozwoził, poważnie. Nie mówię o tym z lokalnych restauracji, tak? Mówię o tych, co w Uberze pracują, w sensie tylko rozwożą. Dobra, czy... Ty, bo druga armia chyba wchodzi, tak? My tu gadu o żarciu, a tu wchodzi druga armia, zarąbiście, czyli jest to, co mi się uda, czyli co zaplanowałem od początku, że rozbijemy armię każdą z osobna, zarąbiście. Dobra, wy już przestańcie strzelać, bo bardziej strzelacie po swoich niż po naszych. Wstrzymaj ostrzał, czy coś tu jeszcze biega? Kurde, bo ja nic w tym lesie nie widzę. Oni uciekają, o kurwa, bo oni chcą się poszegrupować. Naprzód! Zabić, bo oni tu wracają. Kurde, tu nic nie widzę, ci też chcą wracać, zaatakujcie ich. I tu coś jeszcze się bije, nie? Ci uciekają, ale wy musicie ich złapać, panowie. Oni będą nas teraz trollować i uciekać, nie? Kurde, że miał jeden oddział kawalerii, dlatego widzicie, jak ważny jest chociaż jeden oddział kawalerii. Ci całkowicie uciekają, gońcie ich na razie. Wiem, że to was troszeczkę zaboli, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Tu generał, to był kapitan, więc nie ma żadnej wartości. No i tu idzie ta armia, tak? Musimy rozbić resztki tej armii, dopóki tamta się nie dojdzie. Ci są znowu rozbici? Tak, ci są znowu rozbici. Chyba będziemy stać na tym wzgórzu, bo teraz ta armia biegnie jak najszybciej do nas. Bo oni chyba myślą, że zdążą. Gdzie oni są? Oni są... Masakrujecie ich? Masakrujecie ich. Łuczników ustawimy, nie wiem, tutaj. Tu teraz będzie ładna bitwa. Tu będzie zarąbiście ładna bitwa, bo wszystko będziemy widzieć. Wszystko, wszystko. Tu się ładnie ustawcie. Wiem, że do obok jeszcze walczą, ale to nic. Po prostu... A, bo tu jeszcze kawaleria wjechała. O kurde. Daj ten oddział. Straszny chaos. Nie lubię takich bitew w lesie, bo jest straszny chaos. Ja nic nie widzę i ja staram się, jeżeli to jakoś mam pokazywać, bo tu chodzi o ładne ujęcia tych bitew. A nie mogę, bo jest straszny chaos. Za czym wybiegniecie? Ty, bo oni nie mogą też uciec, ty, bo jak oni się wycofają do miasta, to lipa totalna, to będę musiał oblegać. Chyba, że będzie ich naprawdę niewielu, ale jak 160 się cofnie, to oni wszyscy będą w tym mieście siedzieć. Kurde, dobra, panowie. Retreat, wracamy. Wracamy. Trzeba was sensownie ustawić. Ktoś jeszcze... Ej, ktoś tu jeszcze walczy. Co mi tu jeszcze walczy? Bo już nic. Okej, ci też uciekają zarąbiście. Uciekacie? Tak, uciekacie. Dobra, halt. Odpocznijcie, bo zaraz przyjdzie druga armia. Przyjąłem, że w Medievalu jest mechanika zmęczenia. Co my chcemy zrobić? Myślę, że centrum to będą generałowie. Bo oni są najbardziej wytrzymali. I te ich jednostki same się odnawiają, tak? Tutaj jak żyją, poniosą straty, ich gwardia przyboczna, to ona się automatycznie odnawia, a wszystkie pozostałe jednostki trzeba wrócić do miasta i przetrenować. Więc to jest taki plusik, że możemy troszkę naciągnąć mechanikę gry. O kurde, ty, bo oni są blisko, a tu jeszcze o pierdołach gadam. Teraz tak, dasz mi piechoty troszeczkę zwykłej na flanki. Spróbujemy też im wbić się na plecy. Częścią oddziału, żeby złamać ich. Widzieliście, jak tam ładnie zaszliśmy ich z kilku stron, właściwie z dwóch stron, i jak szybko im morale posiadały. Tylko potem był problem taki, że oni w tym lesie biegali, ja nie mogłem ich znaleźć, dokończyć. Zawsze jest problem. Czy oni mieli w tym drugim, tej drugiej armii kawalerii? Oni chyba nie mieli, ale tak czy siak, chociaż może ty, jak nie mieli kawalerii, to może tych puślę. Nie, ja nie mogę ich tracić. Ja nie mogę tracić tych jednostek, bo one są jedyną kontrą na kawalerię Rohanu. Mówię o tych włócznikach, nie? Oni są jedyną kontrą, a że ja my będziemy mieć zaraz budżet na minusie. No to nie możemy sobie pozwolić na ich straty, więc zrobimy też, postaramy się ich troszeczkę przeoszczędzić. Mówię o tych włócznikach, tych toporników to możemy w sumie tracić. Dobra, my się tutaj przestawiamy ładnie. Was w sumie też można do lasu wrzucić tutaj, kurde. No i widzicie, nic nie widać. Dobra, machnij was tu. Biegusiem, panowie, biegusiem. Czy wszyscy dostali rozkazy? Uczyńcy przestawieni, wy jeszcze nie dostaliście rozkazów. To jest nasz elitarny oddział, on walczył na pierwszej linii. Masakrował kawalerię przeciwnika i tam jakiś tych toporników jego i chyba ani jeden nie zginął z tego, co mi się wydaje.
Wy będziecie wspomagać centrum, powiedzmy. Powiedzmy, że będziecie wspomagać centrum. Dobra, zarąbiście. Przyspieszmy to na razie. Tu coś mi pokazuje... A, tu coś mi biega. Ty, bo oni już blisko są. Oni są już blisko. Ich jest niewiele. Idą w dziwnej formacji. Idealnej, żeby zmasakrować ich z każdej strony. Co oni mają? Lekka im piechota, medium, 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 archery, heavy infantry. To może masakrować nasze pancerze. O kur, dobra, to może masakrować. To są berdysze, nie? Może masakrować. Wy jakby co? Czekaj, pauza, bo ja muszę zrobić coś takiego, że... Wy możecie strzelać. Zwolnić tempo gry do jedynki. A, oni się tutaj zgromadzą w tej flance. No dobra, to wy możecie już podchodzić w takim razie. Go, panowie, naprzód. Poczekajmy, dajmy na razie naszym strzelcom możliwość się wykazać. Chociaż oni też mają sporo tych łuczników, już widzę, że ładują. Dobra, naprzód, panowie, wbijamy się. W sumie wy też możecie tutaj centrum wbijać. Póki jeszcze nie rozciągną linii i będą w tej kupie chodzić, w tej dziwnej formacji, tutaj z masakremy. Nie mają kawalerii, więc powinno być tacy. Przecież tam ta kawaleria też niewiele pomogła. No ale jak się kawalerią stoi w lesie, to niewiele im się pomoże. Dobra, wy ich zmasakrujcie. Wy odbiegnijcie troszeczkę na prawo. Wy wbiegnijcie prosto w nich. Biegnijcie. Wy wbiegnijcie. Wy zmasakrujcie tych łuczników. Wy oflankujcie. Wbiegajcie. Kurde, wy mieliście właśnie tak, żeby im tutaj na plecki przebiec. Oni już uciekają, kurwa, już uciekają. Tak się bajcie tych uruchaj. Znaczy, ja rozumiem, że oni są zarąbiście zrobieni. Kurwa, jakbyście szli przez miasto, taki uruchaj by wam wyskoczył, to co byście zrobili? No byście oddali ten cholerny pierścień. Nie, no jakby były hobbity, to już by uciekły. Znaczy by ten, byśmy już je mieli. Kurde, małe niziołki przeklęte. To ich masakrujemy. To są w ogóle lekka piechota, bandyci. Jak te niziołki. No. I kurde, chyba za szybko im złamaliśmy morale, bo ich nie wyłapię bez kawalerii. Oni wszyscy mi uciekną do miasta i będziemy musieli to oblegać. Ej, chyba to jest ten moment, kiedy bitwa idzie za dobrze, tak? Bo jakbyśmy ich tak szybko nie złamali, byśmy ich wytłukli, oni by nie przegrupowali się w mieście i byśmy nie musieli tego oblegać. Kurde, nie pomyślałem o tym. Zbyt dobrze rozegraliśmy tą bitwę, poważnie. Kurde. Musimy mieć kawalerię. Tam chyba mogę też werbować tych dunedajskich. Nie, z Danlandu kawalerię mogę rekrutować, bo dunedajdowie to co innego. Z Danlandu mogę rekrutować. I się przyda, do takiej sytuacji się przyda. Patrzcie, bo my nic im nie zrobiliśmy, tylko złamaliśmy im morale. Jest już po bitwie. Przestańcie strzelać, bo walicie po swoich. Ci bandyci na flance najwyżej wytrzymali. Dobra, no gońcie, może coś złapiecie. No nie wiem, no. Tu są łucznicy tylko. Ale to tutaj piechoty nie złapią. Dobra, przyspieszcie. Musimy mieć chociaż jeden oddział kawalerii, właśnie do takich sytuacji. Ty, a to nie jest tak? Nie, oni się wycofają wszyscy do miasta. Fuck. 5 tur. Kurde, dobra, koniec bitwy, bo szkoda czasu. 149 strat. No patrzcie, oni nic prawie nie stracili, no co to jest? Połowa armii to nie są straty dla przeciwnika. O, enty. O kurde, a co one się modlą? A to jest chyba po bitwie pod Chlebowym Jarem, nie? Bo tu mają kawalerię jeszcze tych Rohirrimów. Dobra, tak czy siak, 5 tur, bo to było 5 tur, nie? Będziemy to oblegać. Tracimy 1000 na turę chyba. O kurde, może być przypał. Szturmowanie murów się skończy fatalnie. Zresztą nie wiem, jaki tam są mury. Jak jest zwykła palisada, to możemy się pobawić. A jak jest drewniany mur, chociaż to już będzie ciężko. Znaczy za duże straty poniesiemy, tak? To jest problem. Jest problem, że za duże straty. Może trzeba było iść od razu na Rohan? No tak, ale jedna przegrana bitwa z Rohanem, nie mamy armii już po nas, bo nie zrekrutujemy drugiej. Znaczy generalnie rozumiem, że ta modyfikacja ma polegać na tym, że przez kilkanaście pierwszych tur po prostu sobie siedzimy na tyłku i powoli patrzymy co się... Ty, oni wszyscy zginęli? A nie powinno być tak, że się wycofują do miasta? O kurde, nie znałem swojego geniuszu. Okej, nie wiem co tu się wydarzyło. Ty, no wszyscy zginęli. Dobra, zajmij mi osadę. Oni są nawet szczęśliwi z naszej obecności, więc że ich wyzwoliliśmy. Plus jeden do morale. Że przez kilkanaście pierwszych tur powinniśmy po prostu siedzieć na tyłku i patrzeć co się wokół dzieje i powoli boostować gospodarkę, ale że ja jestem ekspansywną, imperialistyczną bestią, więc trzeba atakować. Teraz tak, 749... Molicz, ja chcę coś tu budować, nawet mnie nie stać. 700 dukatów, złota, srebra. Porostałem nawet wieżyczki, kurde, nawet na wieżyczki, ile tu wieżyczki? Że to są, tu jest zmniejszony koszt wieżyczki. Aha, wy nie możecie w ogóle stąd wyjść. Tylko ty możesz. Ile tu wieżyczki kosztują za postawienie? Wyjdź mi z tego lasu. 25, zmniejszony koszt, tylko kurde. Tu jest kolejna osada, czekajcie. To jest Druvar i Wir i tu można przechodzić, tak? Gdzie tu może być osada?
To jest zachodnia Marchia, my tu mamy. To jest Gap of Rohan. No kurde. Osada może być równie dobrze tutaj. Tu jest w ogóle jakaś kopalnia, żelazo będzie można. Idź mi spotować. Tu jest armia buntowników. Czyli w tą stronę powinno być, bo tu już nie będzie osady. Ktoś jeszcze może iść dalej? Dobra, raczej się nie zbuntujecie. To jest fort. Kurde, nie mają dróg. Jak są drogi, to zawsze można iść wzdłuż drogi. Patrzcie, jak tutaj nie widzieliśmy, to szliśmy po prostu wzdłuż drogi. A że tutaj nie ma dróg, to trzeba, kurde, na chybił trafił lecieć. No dobra, koniec tury. I lecimy. Aha, cały czas leje, jeżeli słyszycie, jest muzyka. Ja postanowiłem zrobić coś takiego, bo na YouTubie jest, działa na jakiejś zasadzie prawo cytatu. Chociaż nie wiem, czy na YouTubie można to nazwać prawem cytatu. Jeżeli przez jakieś, nie wiem, 10-15 sekund leci muzyka, to nic złego się nie stanie. Jeżeli ja będę to powoli sobie tak gadał. Ja no, ty, kurde, ty, oni pomyśleli, myślałem, że będą kampić. Fakt, straciłem głupi oddział łuczników, chyba że zdążą się wycofać. Spróbujemy, jeżeli się nie będą doczepiać do tej muzyki, jak ja będę sobie w tle gadać. Powiedzcie, że uciekniecie, bo trochę przypał tracić ten oddział łuczników. No nie, no kurwa. Myślałem, że oni będą tu siedzieć, że tu nie ma przejścia, tylko od naszej strony jest przejścia. Przez tą rzekę przeszli. Fakt, tego nie przewidziałem. Dobra, na automacie. Dobra, było warto, przynajmniej wiemy, w którą stronę iść. 80 straconych, nawet nie 60. Baggage train lost. Aha, że przegraliśmy bitwę, tak, wiem. Minus 800, no właśnie, to jest to, co boli. Dobra, zostaw tych łuczników tutaj jako garnizon. Lecimy do przodu. Jeżeli YouTube spróbujemy z tą muzyką, tak? No bo Władca Pierścieni bez muzyki z Władcy Pierścieni to jest dramat, a nie Władca Pierścieni. Ty idziesz do Elronda. Może trafimy na naradę, ty, a jak tam wbije gripaczy, wyobraźcie sobie, jak była to narada Elronda i przyszli ci te wszystkie hobbity, Frodo, Gandalf, Aragorn, Boromir, wszyscy tam siedzą i akurat Grima wbija z propozycją do Isengardu. To by było trochę śmiechowe. Czekajcie, tu cyk. No dobra, nic nie możemy zrobić, musimy skipnąć turę. Kurde, ale nie wiem, czy ja dobrze robię, że zapuszczam się na zachód. Te osady, nie no, coś tam dam, jakbyśmy jeszcze dwie takie zdobyli, to byśmy na zero wyszli z tą armią. A to jest tylko połowa, patrzcie, połowa armii, to jest połowa siły armii, bo połowa jest sztandaru zaznaczona, więc... Atakujesz nas? Nie, spoko, nie chcę z nimi walczyć, póki nie muszę, nie chcę z nimi walczyć. Nawet nie wiem, czy oni mogą mi zaatakować osadę. Nie na wszystkich. Minus 900, no zajebiście. Kurde, weszliśmy w jakiś bagna, o jest, osada. Oje, ty, oni samych łuczników mają? No porąbani, ale ich zmasakrujemy. Grima. Przynajmniej o dyplomacie nie zapomnimy, to jest są cały czas Dunlingowie. Jak tam Rohan ma garnizon? Praktycznie nie ma garnizonu. Trzeba by machnąć wieżyczkę, byśmy widzieli troszeczkę, ale nas nie stać. No dobra. Skipnij turę. My w Isengardzie kopalnie budujemy. My kopalnie budujemy. Tam chyba będzie 500 dodatkowego dochodu. To nas nie urządza. Klany Zendwiny. Tak, to jest. Oni są na zachód od Dunlingów, ok. Prawa handlowe jak najbardziej. Chcecie informację o mapie? Chcecie informację o mapie? Nie. To jest na takiej zasadzie. Tak mi się wydaje, że jeżeli komputer ma więcej ziemi od was. To się nie zgodzi, tak? Musicie mieć, wy musicie mieć więcej tej prowincji odkrytych, żeby mógł z wami wam pokazać, że mamy tylko trzy osady. Wyślij, ty lubię takie misje, do Casa Doom, tylko pytanie, czy my od tej strony wejdziemy do Casa Doom. Ale spróbujemy. Spróbujemy. Tam wbić, dobra, ile to się będzie bronić? Dwie tury, spoko, możemy to oblegać, to są sami uczni... No, to są sami... czekajcie, weźmy to, zaatakujmy tak próbnie. Czemu to są sami łucznicy? 3-4. No kurwa, jakieś hobbity małe biegają. Okej, dobra, oblegajmy to. Dwie tury to... Chociaż ty, bo może ta druga armia tam wbić od pleców. Dobra, zobaczymy co będzie. Najwyżej się wycofamy. Tu wy jesteście. Ile mi te kopalnie będą dawać? One za dwie tury się skończą. 500. 500, czyli 300 na minusie. Ty, a może na automacie to zrobimy? Trochę szkoda na taką bitwę czasu. Zrobimy taktycznego save'a. Szkoda bitwę, gdzie to są sami uczniowie, bo oni będą bronić się na placu. My po prostu tam wbiegniemy. Ja wrzucę ten po 6 i będziemy patrzeć, jak się masakrują. Możemy jeszcze nocą zaatakować. 60. Ty, panie, biorę w ciemno! Kuła! Okupuj. O kurwa, tych można było wyrżnąć. Dobra, już za późno.
I to jest chyba wszystko, nie? Bo tu się kończy. To jest w ogóle wejście z drugiej strony do Gondoru. Patrzcie, tu można wejść z drugiej strony do Gondoru, bo tu są już te takie biedno wioski Gondoru. Tutaj. Tu jest Dolom Rot, więc moglibyśmy być od tej strony. Nie wiem, czy tutaj dla tej modyfikacji jest przejście przez te góry. Ale chyba nie ma. To na mosie było, że można było jeszcze tutaj przebędź przez te. Tą. Chyba tu? Nie, to są te wieże sygnalizacyjne. Nie ma tego przejścia. To jest Minas Tirith. Okej, dobra. Zostawmy tu jeden oddział jako garnizon. Zostawmy może was. Jak wyjdziemy, to jest. Kurde, mówiłem, żeby ich wyrżnąć. Fakt, kopalnie można robić. Czy oni się będą buntować? No szkoda mi tu oddziałów zostawiać większych. Szkoda, naprawdę szkoda. 100. Ty, jakby się te kopalnie zrobiły, to byśmy na plus wyszli. Dobra, odejdźmy na razie, zobaczymy, jak się zbuntują, to najwyżej jeszcze raz ich spacyfikujemy i wyrżniemy mieszkańców. Dla zasady. Dobra, i co? I skipujemy tyle, czekamy. Jak wyjdziemy na plus, to pierwsze co zrobię, to wieżyczki porozstawiam. Mnie tak boli, że ja nie mogę tych wieżyczek stawiać, bo dochody są tak mizerne. Ale te one znowu buntują się. Kurde, trzeba było ich wyrżnąć. Będziemy zawsze wyrzynać, nie będzie problemu potem z tym. Tak, no bo to będzie, bo my mamy tą kulturę, która tutaj jest tylko w Isengardzie, my będziemy musieli ją rozprzestrzeniać, no właśnie, oni się buntują. Tylko, dobra, weź co, wyjdź z miasta, bo to mi osłabia jednostki, niech oni tu się zbuntują. Przeczekamy jedną turę, bo i tak na razie Rohanu nie zaatakujemy, weźcie tutaj na razie stójcie. Jeszcze raz to zaatakujemy, mój błąd, trzeba było zobaczyć, czy jakie jest ich zadowolenie, zawsze warto to robić. To jest Imladris, ale my na razie idziemy do tego. To jest w ogóle przejście? No oczywiście, że tu nie ma przejścia. A może jest? To jest przejście. Chyba, że ich oblegają te gobliny, to wtedy nie będzie przejścia. Nie, na plus wychodzimy, mógłbym dwie wieżyczki postawić. 54 dochodu, no zarąb, kurde, biście. Jak my mamy cały Rohan podbić? No jak? A nie, czekajcie, bo się kopalnie zaraz zrobią. Powinno być 554 w następnej turze. Okej, kopalnie się pojawiły koło Isengardu. Szkoda, że tam hobbity się nie pojawiły. My z tymi darlingami z północy mamy sojusz, nie? Oni nie mogą nas zdradzić, nie ma bata. Nie ma bata, żeby nas zdradzili. No nie wierzę w to. Spuntowali się? Nie. Ty, bo mi tu jakaś armia biegnie. Co to za frajery? Tu nie mają generała nawet, o kurde. Dolina Anduiny z Woodland Relan. To jest... Anduina z elfami, nie? Tak, Anduina z elfami. Anduina to są jakieś takie śmieszne ludy, które tutaj zamieszkują. Ich stolica jest w tym, co było w Hobbicie. Oni chyba stolicę mają w tym, co było w Hobbicie tego niedźwiedzia tam. Nie pamiętam, bo to kurde, strasznie dawno temu oglądałem, jak on się nazywał. Ale tak mi się wydaje, że oni tam mają stolicę. Mori odkryliśmy, no zarąbiście. No właśnie, to jest ten problem, że z drugiej strony są gobliny. I wiecie, jak teraz trzeba przejść? Trzeba biegać naokoło, a to jest znowu chyba Goblin Town. Też nie ma przejścia. Więc nie pójdziemy do Kazan Dom. No kurde mać, a było łatwe 500 golda, bo za tą misję 500 golda byśmy dostali. Dobra, no to skoro już tu jesteśmy, to macie prawa handlowe. Chociaż mógłbym w sumie czek... Siema. 5 tur, no nie dojdę. Chyba, że go spotkam. Może spotkamy jakąś armię. Dobra, próbujmy. Ile mamy tur jeszcze? 3 tury, może jakąś armię spotkamy. Tak można sobie troszeczkę złota przyfarmić. W ten sposób, że po prostu będzie się czekać, aż dostajemy misję odnośnie... Ta, 596. Misję odnośnie zawiązania praw handlowych z kimś. To albo dostajemy 500 golda, albo jakieś 2-3 jednostki nam się respią za to. Zobaczymy. Kurde, 100 stopera nie włączyłem. Fuck, nie wiem ile odcinka leci już. Możecie mi już się zbuntować w tej osadzie. O, jest rewolta. Zarąbiście. O kurwa. No to żem zrobił. Miałem osadę za free, kurde. A teraz będziemy musieli się o to bić. Tak, będziemy musieli się o to bić. No nie, no co to za jednostki się porespiły? Fuck. A tfu na to. Aha, już jesteśmy na minusie. No zarąbiście. Ty, to tamta osada tyle hajsu dawała? Ty, to trzeba to odbić. Złoto. Złoto mori. Dobra, skończmy turę. Zaatakują nas, czy nie? Tą drugą armią. Nie. Imladis...
odbija Eregion. Imladris chyba startuje też z jedną prowincją, bo to są wysokie elfy, nie? Oni mają jedną prowincję. I mi strasznie wolno się gra. Orkowie z Dunlandem się zgadali. Okej, spoko, jak dla mnie bombastycznie. Dobra, czy jest tu jakaś armia krasnali? Tu orkowie biegają, znaczy gobliny. A nie, tu nie ma przejścia, no wiedziałem, że nie ma przejścia. Fuck, nie zrobimy tej misji. A, 500 złota mogliśmy dostać. No dobra, kończymy turę. I oni nas zaatakują teraz, bo tu jedną tura jest do oblężenia, oni nas zaatakują. Pytanie, czy ta armia obok... Chociaż ty, bo ja mogę ich w nocy zaatakować, nie? Mogę ich w nocy zaatakować, to byśmy nie musieli walczyć z tą drugą armią, ale zobaczymy. Najwyżej się cofniemy. Zaatakują nas. Pytanie, czy sojusznicy im pomogą? Bo ja nie chcę się z tymi dwoma armiami bić. Nie mam ochoty. No i są dwie armie. Dobra, cofnij się. Cofnij się. Tak, wiem, że misja wygasła, ale się tam nie dało dojść. No przepraszam bardzo, robiłem co mogłem, tak? Dobra, przykampimy tutaj, poczekamy, aż dostaniemy... A to jest Imladris dopiero. A to co to było? A to był Ford, Boże. Przykampimy tutaj. A to jest Goblin Town, nie? Tak, to jest Goblin Town. To co to jest? Zakhala. Okej, okay, spoko. Tu jest ten... jak to się nazywało? Gundabad, nie? Ta druga góra. Poczekamy tutaj, może dostaniemy misję do ork, znaczy goblinów albo Imladris. Dobra, zaatakujemy ich. Zaatakujemy nocą. I będziemy walczyć z jedną armią. I to już niestety muszę rozegrać, goddammit. Macie jakichś łuczników? Nie macie łuczników, mogę was trochę powystrzelać. Dobra, ale ta bitwa w kolejnym odcinku, daj wam podziękuję za uwagę, łapka w górę, co czysty komentarz. Kurde, boli mnie to, że nie zauważyłem, że oni są na mnie tak wściekli w tej osadzie i że ich wszystkich nie pozabijałem mieszkańców. I teraz mam problem z tym, że oni się będą buntować. No nic, kurde, a praktycznie bez strat to wtedy zrobiliśmy. Błędy. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.